Trener Daniel Myśliwiec, Widzew w Łódź, witamy z powrotem na Podkarpaciu. Lubi pan tu wracać? Uwielbiam, szczególnie patrząc na to, jak udaje mnie się punktować z drużynami z Podkarpacia, to zdecydowanie. No tak, to akurat się panu świetnie udało, dzisiaj lepszy humor pewnie dzięki temu. Ale porozmawiajmy coś o tym dzisiejszym pana wystąpieniu na konferencji trenerów. 2000 oczu będzie na pana patrzeć, bo będzie pan opowiadał o właśnie, proszę opowiedzieć. W sumie trochę o sobie, ale bardziej nie o sobie jako Danielu Myśliwcu, tylko o tym, że będąc z małego miasta na Podkarpaciu można też zaistnieć i spełniać swoje marzenia, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo jako piłkarz nie spełniłem się, mogę się spełniać jako trener i to będzie bardziej pokazanie drogi, ale nie na zasadzie historii, że w 2009 roku wydarzyło się to, później wydarzyło się tamto, tylko na zasadzie, żeby pokazać, że taką pracą, w którą się wierzyło i od samego początku, w którą się wierzyło, doprowadziła do takich efektów, w których mogę być zadowolony i mogę się dalej rozwijać i być może spełnić swoje trochę większe marzenia. No właśnie, bo tu mamy mnóstwo trenerów, przekrój praktycznie od najniższych lig do najwyższych. No i pan będzie chciał też pokazać, że można z klasy B do ekstraklasy przejść nawet w miarę, prawda, w ciągu kilku lat. Tak. Być może z jednej strony po to, żeby, nie chcę mówić, że zmotywować, ale żeby udowodnić albo pokazać, że to nie jest jakieś czary-mary, że to nie jest przypadek, tylko kwestia, myślę, że pracy, jakiś układu, jakiś cech, które się posiada. A z drugiej strony myślę, że takie przygotowanie, z czym potencjalni trenerzy mogą się mierzyć, bo ja na niejednej konferencji byłem, także tutaj w Rzeszowie niejednokrotnie i wiedząc, że kiedy byłem po tej drugiej stronie, powiedzmy, jako trener, który chciał się czegoś dowiedzieć, to nie było na zasadzie takiej, że potrzebowałem środków treningowych, dowiedzieć się, jak ktoś chce grać, bo to jest oczywiście cały czas kwestia tego, jak się widzi piłkę, jak się ją postrzega, ale żeby pokazać, z czym mogą się potencjalni trenerzy mierzyć albo czego, jaką ścieżkę dla siebie wybrać, bo można mieć ścieżkę pierwszego trenera, który w dzisiejszej piłce, szczególnie na poziomie takim profesjonalnym, jest bardziej funkcją taką menadżerską, a pomimo tego, że ktoś może być pierwszym trenerem i mieć bardziej kompetencji i potrzebować kompetencji takich menadżerskich, to z drugiej strony ten menadżer potrzebuje twardych kompetencji dotyczących taktyki, stałych fragmentów, zresztą moim przedmówcą też będzie wybitny trener i specjalista, jeżeli chodzi o stałe fragmenty, trener Damian Skiba. I to są właśnie, to jest pokazanie perspektywy ze swojej strony, jak tym trenerom, być może kilku, być może kilkunastu, można pokazać i skrócić proces podejmowania decyzji, w co chcieliby pójść, albo jak kierunkować swoją karierę w piłce nożnej. Jasne, pana drużyny słyną z tego, że lubią grać, znaczy lubią, pan przede wszystkim lubi grać pressingiem wysoko. Czy namawia pan też innych trenerów do takiego stylu gry? W żadnym wypadku. Do niczego nikogo nie namawiam. Mogę pokazywać plusy, minusy, ryzyka, potencjalne zyski. Ja staram się, nie chcę mówić, że być na czasie, ale jak mam kompetentnych ludzi wokół siebie, ktoś, z kim bardzo długo pracuję, Karol Zniszczą, on też bardzo skrupulatnie śledzi trendy, jakie są na świecie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, a my, skoro nie jesteśmy na topie, jeżeli chodzi o nas, o nasz kraj, to nie znaczy, że oczywiście musimy się poddawać i uznawać ten stan rzeczy za stały, tylko możemy się rozwijać. A jak się rozwijać? Uczyć się od najlepszych, albo nie tyle uczyć, co inspirować się, że każdy sposób gry i ma swoje fazy, powiedzmy, w historii piłki nożnej, które są najbardziej skuteczne. Na dobry pressing odpowiada się dobrym budowaniem i stąd nasze budowanie pod pressingiem. I na to będą kolejne odpowiedzi, rozwój stałych fragmentów. To jest piłka, cały czas się rozwija i my nie możemy powielać schematów, które były u nas dłuższy czas. Musimy cały czas iść do przodu i myślę, że o tym warto rozmawiać. Widziałem, że podczas pierwszego wykładu tam puścił pan oczko do kolegów ze Stali Rzeszów. Sentyment jest? Zagląda pan czasami, przynajmniej jakim idzie? Wyniki zawsze śledzę. Mam chyba jakiegoś dziwnego pecha w departamencie logistyki, bo bardzo często Stal Rzeszów gra wtedy, kiedy ja, albo tuż po mnie. Tak jak dzisiaj, wczoraj nie mogłem oglądać, bo praktycznie prosto po meczu konferencje i inne obowiązki. Jak jechałem już do Rzeszowa, to też prowadząc nie bardzo mogłem oglądać, tym bardziej, że prowadziłem, ale na pewno kibicuję, na pewno duży sentyment.
Nie wiem, czy to przypadek, ale ostatni mecz Stali Rzeszów, na jakim byłem, to mecz wygrany ze Zniczem Pruszków, także czuję się w obowiązku to powiedzieć, bo być może częściej będę zapraszany przez... Ja w imieniu tu podkarpackiego piłkarstwa zapraszam serdecznie częściej na mecze Stali Rzeszów. Dziękuję.